Sylwia Markowicz, 13 dzień lutego, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia telewizji Łańcut. A w tym programie. Plac budowy w Łańcuckim Parku, czyli ciąg dalszy remontów muzeum. Zbiórka na rzecz Michała z Woli Dalszej. Po raz 34 pierwsze liceum ogólnokształcące gościło wybitnie uzdolnionych uczniów i pasjonatów matematyki z najlepszych szkół średnich z Podkarpacia. Wyjątkowo w tym roku sezon turystyczny w Łańcuckim Muzeum rozpocznie się miesiąc później niż zwykle, czyli 1 marca. Jest to spowodowane trwającym w rezydencji wielkim remontem, który potrwa do końca 2020 roku. Nasza kamera sprawdziła, na jakim etapie są prace. Przypomnijmy, że prace, które obecnie prowadzone są w Łańcuckim Muzeum, obejmują zarówno budynek zamku, jak i jego otoczenie. Prace remontowo-konserwatorskie dotyczą m.in. alejek parkowych, fortyfikacji, ogrodzenia, jak również elewacji. Fundamenty, które izolowaliśmy całego zamku o długości ponad 628 metrów, bo to zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ściany. Wykopy czynione były do głębokości średnio 4 metrów, ale były miejsca, gdzie musieliśmy schodzić do 5, a czasem nawet ciut poniżej 5. Ściany były czyszczone, zapuszczane specjalnymi preparatami hydrofobowymi. Potem następowało zagęszczanie ziemią, stawianie rusztowań i zaczynała się praca przy elewacjach. Rusztowania stanęły właśnie przy frontowej fasadzie. Konserwatorzy przywrócą jej kolorystykę z lat 30. ubiegłego wieku. Pracą przy elewacji towarzyszy konserwacja okien. To właśnie jeden z powodów przesunięcia sezonu turystycznego. W tym programem są objęta konserwacja 255 okien. 130 okien około zostało już zrobione, a dzisiaj wyjeżdżają następne do roboty. Trwają prace też przy czyszczeniu i malowaniu ościeżnic w zamku. W związku z tym zapach nie jest najmilszy i stąd też przesunięcie otwarcia sezonu miesiąc później niż zwykle. To nie jedyny powód, przez który turyści swoje zwiedzanie będą mogli rozpocząć 1 marca. Drugim są roboty realizowane na alejach oraz ciągach pieszych. Modernizowana zostanie powierzchnia łączna wszystkich alejek jezdnych i pieszych ciągów 25 tysięcy metrów kwadratowych. To jest powierzchnia zewnętrzna, ale pamiętajmy, że kilkadziesiąt centymetrów wchodzi w głąb. Już bardzo wierzchnie te lica były w złym stanie, z dziurami, nie dającymi się załatać. Zresztą od początku nawierzchnia betonowa była nawierzchnią w zasadzie obcą w parku, bo w parkach tego typu i tej klasy, jakim jest Łańcut, powinny być nawierzchnie przesiąkliwe, czyli żwirowe. I taką właśnie robimy. Teraz alejki zyskają nową ceramiczną nawierzchnię. Jak zapewniał nas dyrektor zamku, do końca lutego mają zakończyć się prace przy najważniejszych trasach, którymi przechodzą turyści. Natomiast na pozostałych roboty będą prowadzone także w kolejnych miesiącach. Dyrekcja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i trzymanie się wyznaczonych tras, ponieważ w wielu częściach zabytkowego parku poruszanie się jest niemożliwe. Tak naprawdę jesteśmy dalej na placu budowy i zgodnie z tym, co mówią wszystkie tablice przy każdym wejściu i ostrzeżenia, przebywanie tutaj jest na własną odpowiedzialność. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za to, ponieważ nie zostały te prace odebrane. Nie wszyscy jednak stosują się do zakazu i przejście przez prawie niemożliwe trasy staje się możliwe. Ponad 30 tysięcy złotych, tyle udało się zebrać podczas niedzielnego koncertu charytatywnego na rzecz Michała z Woli Dalszej. Wypadek zmienił jego życie. Teraz Michała czeka długa i kosztowna rehabilitacja. Niedzielny charytatywny koncert dla Michała, zorganizowany przez pierwsze liceum ogólnokształcące w Łańcucie, przerósł najśmielsze oczekiwania. Po raz kolejny mieszkańcy naszego miasta, ale i nie tylko, pokazali, że warto pomagać. Michał w listopadzie uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu, w wyniku którego jest sparaliżowany od pasa w dół. Tak naprawdę nigdy nie wie się przy uszkodzeniu rdzenia, co można osiągnąć, co można wypracować. Tak naprawdę człowiek wkłada siłę, pracę i determinację i tak naprawdę nie wie, co może z tego wyciągnąć. Ale prawda jest taka, że jeżeli tego nie zrobi, to niczego nie, z tego nie wyciągnie, nie osiągnie. Więc po prostu tak naprawdę nawet nie wiemy, o co jeszcze walczymy. Bo nam na przykład nikt nie powiedział do końca, że ten rdzeń jest przerwany. On jest zmiażdżony, ale możliwe, że są tam jakieś połączenia neuronowe. Może da się coś odbudować i tak dalej, więc no... Tak naprawdę, jeżeli chodzi o rokowania, to nie wiemy, o co walczymy. Michała czeka teraz długa i kosztowna rehabilitacja.
Jeżeli chodzi o roczną rehabilitację, którą wycenił nam ośrodek rehabilitacyjny, to jest kwota rzędu 220 tysięcy. Dodatkowo dochodzi do tego, wiadomo, wózek inwalidzki, który, no, wiadomo, państwo sponsoruje tam do 3 tysięcy, ale to są śmieszne kwoty, bo prawdziwy taki aktywny wózek, który jest lekki, którym człowiek się może dobrze poruszać, no to są kwoty zaczynające się od 10 tysięcy, tak? Trzeba przystosować dom niestety jeszcze, ponieważ Michał mieszka w swoim domu rodzinnym z dziadkami, więc potrzebna jest winda w domu. Trzeba przystosować, wiadomo, łazienkę i tak dalej do tego wszystkiego. Dodatkowo jakieś sprzęty rehabilitacyjne, typu właśnie parapodium, czyli taki sprzęt pionizujący też jest potrzebny. Tak można wyliczać tego, naprawdę to jest studnia bez dna. Pomóc można było na wiele sposobów. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie zabrakło występów na scenie i licytacji. Ja tutaj się zajmuję sprzedażą w naszym charity shopie. Sprzedajemy nowe i używane rzeczy za drobną sumę, żeby dołożyć chociaż jedną cegiełkę do tej sumy, która zostanie uzbierana na koniec. My dzisiaj sprzedajemy tutaj obrazy lokalnych artystów oraz rękodzieła. Póki co aktualnie sprzedaliśmy kilka rękodzieł, poszedł pierwszy obraz, także myślę, że będzie dobrze. Zrzeszamy tutaj wielu ludzi w takim celu, żeby Michałowi pomóc i stwarzamy okazję. Takie wydarzenie, gdzie ludzie mogą przyjść. Ludzie chętnie pomagają. Bardzo chętnie. Mamy mnóstwo pełnych puszek. Czekamy teraz jeszcze na licytację. Zobaczymy, jakie będą wyniki. I tak podczas przeprowadzonej zbiórki, łącznie na pokrycie kosztów rehabilitacji Michała i inne wydatki, udało się zebrać ponad 30 tysięcy złotych. Wierzymy, że dasz radę. Tak, walcz. Walcz, bo jest o co. Michał, bardzo w Ciebie wierzymy i wiemy, że będzie wszystko dobrze. My tu będziemy się wspomagać i wiemy, że dasz sobie radę. Mam nadzieję, że będziesz dalej mógł realizować swoje marzenia i że dzięki temu, co dzisiaj zorganizowaliśmy, przyczynimy się chociaż w połowie do tego, żebyś dalej mógł osiągać sukcesy. Dasz radę. Na pewno wszyscy bazuj dasz radę. Ci tak, pomogą. Bazuj dasz radę. Cześć, witam wszystkich. Chciałem bardzo podziękować organizatorom za zorganizowanie dla mnie koncertu, jak i wszystkim uczestnikom za zainteresowanie. Stanowi to dla mnie bardzo dużą dawkę motywacji. Mam nadzieję, że jutro wrócę do jeszcze cięższych treningów. Będę walczył o swoje zdrowie. Pozdrawiam Was wszystkich i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Cześć! Święto Matematyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Łańcucie. To zasługa z jednej strony uzdolnionej młodzieży, a z drugiej wybitnych nauczycieli, dzięki którym już od 34 lat organizowany jest konkurs matematyczny imienia profesora Jana Marszała. Profesor Jan Marszał, patron konkursu, wspaniały matematyk i pedagog, absolwent pierwszego LO w Łańcucie, pracujący w tej szkole do 1980 roku. Posiadał rzadki talent przekazywania matematycznej wiedzy, do końca oddany tej dziedzinie nauki. Honorowy obywatel miasta Łańcuta. Twórcą konkursu natomiast jest dr Eugeniusz Śmietana, wieloletni nauczyciel matematyki w pierwszym LO w Łańcucie. Pan profesor Śmietana 34 lata temu wzbudził troszeczkę oryginalnie pamięć pana profesora Marszała, bo było to kilka lat po jego śmierci. Właśnie w taki sposób był honorować pamięć o nim i całe jego dzieło, bo do pewnego momentu, czyli do roku 1980, pan profesor miał największą liczbę olimpijczyków matematycznych, najstarszej olimpiady ogólnopolskiej przedmiotowej w Polsce. Konkurs matematyczny imienia profesora Jana Marszała to konkurs o zasięgu wojewódzkim, w którym biorą udział wybitnie uzdolnieni uczniowie najlepszych szkół średnich z Podkarpacia. Zawody odbywają się na trzech poziomach ponadgimnazjalnych: klasa pierwsza, druga i klasa trzecia. W trzech etapach: szkolny, powiatowy i wojewódzki. W konkursie bierze udział aż 1000 uczniów z całego województwa podkarpackiego, także konkurs ma ogromny zasięg. Nagrodzonych, wyróżnionych zostało 63 uczniów, także no sporo. Jeszcze początkiem lutego ogłoszono wyniki, wręczono nagrody i uroczyście zakończono tegoroczną edycję. Wśród laureatów znalazł się Robert, Paweł i Emilia. Konkurs poszedł mi bardzo dobrze, przygotowywałem się do niego. Biorę udział ogólnie we wszystkich konkursach matematycznych w okolicy, w olimpiadzie matematycznej również.
myślałem bardzo nad studiami matematyczno-informatycznymi, może takie międzywydziałowe, jak w Warszawie czy w Krakowie, coś w tym stylu. Na pewno z matematyką i informatyką wiąże moją przyszłość. Tak nie do końca się spodziewałem, że zdobędę pierwsze miejsce. No, bardzo się ucieszyłem. No, jest to na pewno duże wyróżnienie. Zachęca do dalszego zajmowania się matematyką, już coraz wyższą i na coraz wyższym poziomie. Jestem zadowolona, aczkolwiek mogło być lepiej. Zrobiłam po prostu jeden głupi błąd, który zauważył właśnie na tym, że mam trzecie, a nie pierwsze miejsce. No, ale trzecie też bardzo dobre. Tak, tak. W porównaniu z poprzednim rokiem jestem bardzo zadowolona. Matematyka to moja pasja. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie matematyki przez posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha został odznaczony Maksymilian Wojnar, uczeń pierwszego LO w Łańcucie. Całą uroczystość uświetniły występy wokalne szkolnych artystów. Od poniedziałku w dawnym kasynie urzędniczym można oglądać wystawę Nowy poczet władców Polski Waldemar Świeży kontra Jan Matejko. Wystawa składa się z 49 portretów władców Polski. Jest to ostatnie wielkie dzieło Waldemara Świeżego, ukończone na 2 tygodnie przed jego śmiercią. Portrety skonfrontowane są ze szkicami Jana Matejki. Wystawa przedstawia w sposób bardzo dynamiczny, w sposób bardzo emocjonalny i też kolorowy książęta i królów polskich, konfrontując je oczywiście ze szkicami, monochromatycznymi szkicami Matejki. Świeży stworzył galerię ludzi z krwi i kości. Z tych twarzy możemy wyczytać charaktery poszczególnych postaci, ale też odkryć wszelkie cechy ich wyglądu. Wizerunkom kolejnych postaci towarzyszą krótkie noty biograficzne. Władcy przedstawieni są z wszystkimi zaletami i wadami jednocześnie. Ta niezwykle barwna i dynamiczna galeria powstawała przez niemal 10 lat, finalnie dając nowe wyobrażenie o naszych władcach. Projekt został zainicjowany przez Andrzeja Pongowskiego. Tym różnią się te wizerunki od wizerunków matejkowskich, że przedstawiają one postaci w takiej okrojonej, powiedzielibyśmy, formie, to znaczy Świeży skupiał się tutaj przede wszystkim na twarzach, na ich emocjach, nie idealizował w żadnym wypadku tych postaci. Natomiast Matejko, który tworzył swoją kolekcję w bardzo trudnym okresie, trudnym dziejowo dla Polski, sportretował postaci niemal w całości i nadał im majestatu, takiej powagi, więc no, na tym polega ta różnica. Organizatorem wystawy jest PKO Bank Polski, który sfinansował cały projekt. W ubiegły czwartek w dawnym kasynie urzędniczym miało miejsce jej oficjalne otwarcie. Wystawę będzie można oglądać do 15 czerwca. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.